Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony Ma, z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam ciekawą Toyotę Prius. Przede wszystkim można powiedzieć w bardzo sympatycznym kolorze, bo jest to taka kawa z mlekiem. Ogólnie jest to 2008 rok z przebiegiem 205 tysięcy. Co Wam powiedzieć, no Priusy to były tylko, że tak powiem, zawsze wszystkie w automacie i wszystkie w hybrydzie. Ogólnie jest moja to pierwsza hybryda. Nie miałem nigdy wcześniej, więc jak musiał się czegoś nauczyć, ale pogadałem tutaj ze znajomymi handlarzami, że po prostu te wozy, mimo dość wysokiej ceny na rynku aut używanych, sprzedają się bardzo dobrze i dość szybko. Może taki mega okres na sprzedaż tych pojazdów był jakieś, ile można powiedzieć, 2-3 lata temu, bo teraz już troszeczkę jest przejście na te modele wyższe lub nowe, bo firmy zaczęły się rozwijać, ale dużo początkujących taksówkarzy czy kierowców Ubera wybiera ten samochód, bo on po pierwsze nadaje się do instalacji LPG, a po drugie bardzo, bardzo mało pali. Ale myślę, że jak ktoś ogląda ten film, to już dobrze wie, dlaczego go ogląda i dlaczego wybiera właśnie ten oto sympatyczny pojazd. Co o nim więcej mogę Wam rzec, nie jest skorodowany. Tutaj, jak widać, na butniku drzwiami ma jakąś niewielką rysę. Na tą chwilę tego nie będę robił, bo właśnie tak powiedziałem, przez chwilę dużo takich pojazdów potrafi od razu trafić na taksówę i być oklejona, więc dla wielu osób nie będzie miało to znaczenia, tylko bardziej stan po prostu hybrydy akumulatora. Dużym plusem jest to, że 10 tysięcy km temu, czyli dokładnie niecałe nawet 10, bo chyba przy 196 w 2022 roku miał bardzo duży serwis wykonany, bo na prawie 1700 euro, czyli około na polskie można, nie wiem wtedy było dokładnie euro, no ale około 7,5 tysiąca złotych. I były zrobione tak, macie 4 opony uniwersalne Bridgestone'a z bardzo ładnym bieżnikiem, teraz wiadomo, to tak dokładnie tego nie widać. Założone klocki, tarcze hamulcowe, tył też, które są nowiutkie. No w sumie to przejechał samochód 10 tysięcy, to jakie mają być. Jeszcze ktoś sobie, jak to w Niemczech, bo był to przegląd połączony oczywiście z przeglądem TIV, bo na wielu stacjach w Niemczech tak to działa, że nie przychodzi Wam TIV-u, wjeżdżycie na drugi garaż, a w drugim garażu wymienia wszystko to, co żeby auto przeszło przegląd. Były wymienione, jak widać, przednie reflektory, bo są bardzo ładne i niesmatowiałe. Ogólnie, naprawdę technicznie, ten Priusik jest zadbany, jest wpisana właścicielka Zero w briefie i widać, że ten wóz nigdy nie był używany do jakichś tam celów zarobkowych. A wyposażeniu, wszystko co te Priusy miały i powinny mieć. A resztę oczywiście, jak zawsze, Wam opowiem wewnątrz. No i też nie był jakiś porozbijany. Wartości lakieru są do 120 mikronów. Pewnie go za chwilę zmierzę, to będziecie sobie widzieli co i jak. Na moim miejscu zacznę od papierologii. Tu Wam już złapała się ta faktura, o której mówiłem. Przy 196, proszę bardzo. Kiedy to macie roku? A, niech spojrzę, czy jest po tej stronie. Widzicie tu na pierwszej karcie 1300 podsumowanie i tu macie 1655 euro. Reszta podsumowania i oczywiście jest to HU, AU i w ogóle to i tamto, tak? Widać w maju 2022 roku, czyli niecałe 2 lata temu. No i to jest ten oczywiście jego przegląd przy okazji zrobiony tegoż to tu dnia. Proszę. Tu macie podbite kilometry, tu macie win. No i teraz przejdźmy sobie na widok licznika, ale wiecie, te elektryczne liczniki to migają, ale chyba widzicie, że mam 205, teraz 800. No i tu jeszcze książka ze starych wymian, na 140 się kończy. I tu macie jeszcze też te wpisy z Toyoty. Resztę. No i to tutaj ktoś coś dopisał. 13 rok? Nieważne, najważniejszy według mnie jest ten, gdzie macie, tak jak mówię, Bridgestone opony, tarcze i te reflektory. I powiem Wam, że naprawdę jechałem tym samochodem wieczorem i niby plastikowe, a świecą świetnie, bo to przede wszystkim dużo zależy od tego, jak lampa czy reflektor jest zużyty. Tu macie duży schowek, a ogólnie nie wiem, czy oglądać takiego youtubera jak Złomnik. On już tam niedawno dość Priusa chyba czy miesiąc temu nagrywał i właśnie powiedział, że tu jest mnóstwo schowków. Patrzcie, jeden, drugi. Tu macie trzeci na portfel ewentualnie. Tu miejsce na kubek, możecie tu zawsze jako schowek, czy nawet dwa kubki. W podłokietniku tu macie jeden ogromny, wielki schowek. Proszę, tu jeszcze jak sobie to wyjmiecie, tu jeszcze jakaś kieszonka, tu półeczka
Teraz to mam włożyć, żeby nie uciekło. Tu jeszcze pod tym taki wielki schowek. Ach, już nie będę go wyciągał, ale to jest, wiecie, to wygląda tak dość wysoko i to wiesz, że pod to, więc miejsca jest do oporu. No, no i też jak on też tam w swoim filmie mówił, wszystko oni tutaj przenieśli, co się dało, sterowaniem na kierownicę. Tutaj radyjko, tu nawet możecie sobie sterować klimatyzacją. A tu dalej oczywiście nawiewami, czyli włączeniem maksymalnego nawiewu na szybę. Proszę, włączyło się. Nie wiem, czy widać, widać, ale wyłączmy to, bo będzie nam przeszkadzało przy nagrywaniu. Włączenie klimatyzacji. Tu macie tempomat. Troszeczkę zmniejszmy sobie siłę nawiewu, żeby nam tu nie przeszkadzało. Proszę bardzo. Przycisk do zapalania power. Spójrzcie, kierownica, można powiedzieć, że idealna. Parę zadropań od paznokci. Ale jak kupujecie auto od pań, to przeważnie tak to wygląda. Deska taka w miarę miękka, nie jest to taki mega miękki plastik, ale ta powłoka, mi się wydaje, powoduje to, że ona nie skrzypi. Tutaj możecie sobie włączyć tryb elektryczny, cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Tutaj fotelik ładny, tak samo jak i na dole, ten fotel też w porządku. No i z tyłu isofiksy normalnie, sufity czyściuteńkie, no i tu kolejny schowek, no okulary. Stylistyka taka, wiadomo, wiecie, jak to toyotowska. Troszeczkę tak środkowy ekran przypomina mi Lexa i też wam to oczywiście pokazuje, jak działa bateria. Widzicie, że bateria ok. No i nie każdy wie, jak tu macie napis włączony ready, żeby zapalić ten pojazd, nacisnąćcie na gaz i widzicie, odpalił. No ale że on jest tryb baterii mało naładowaną, to po prostu gdzie wrzucicie sobie D, on ruszy na samym prądzie. Zobaczymy, czy ruszy bez pasów zapiętych. Wrócił D, widzicie, na B poruszam się bezszelestnie, można powiedzieć, jak jakiś tajny agent. Ale zróbmy park. No i skończmy opowiadać o tym wozie. Jeszcze nie pokazałem, tylko manetki toyotowskie standardowe i Toyota Clock, znanego z bardzo, bardzo wielu modelów tego pojazdu. No oczywiście na wyświetlaczu musi sobie zmienić różne wyświetlenia. Nie musi być to, może być ustawienie klimatyzacji, audio, czy jakieś tam informacje. Dobra, o wozie to tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to ewentualnie może być oczywiście komentarz i lub mail, albo kontakt na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. Jest to Mafkar Auta. No i pamiętajcie, że u mnie samochody wszystkie są opłacone i możecie sobie do każdego wykupić nawet gwarancję do roku czasu. A jeżeli tego samochodu nie możecie dostarczyć do domu sobie, to mogę wam w rozsądnych pieniądzach przywieźć go na lawecie. No i pamiętajcie, że jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam kolejnego poszukać podobnego na zamówienie. Albo też jakiegoś innego modelu, jeżeli po prostu moje filmy wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.